firm jest zainteresowanych przeprowadzeniem ostatniego etapu remontu ulicy Gdańskiej. Zakład Usług Komunalnych chce, by przebudowę traktu zakończyć do połowy października bieżącego roku. Przez najbliższe tygodnie oferty będą analizowane pod względem formalnym. No, zainteresowanie było duże, bo można powiedzieć, że przystąpiło pięć podmiotów, które złożyły oferty. Oferty były w rozciągłości od 7 do 10, prawie 11 milionów złotych. Teraz sprawdzamy dokumenty i wszystkie rzeczy z tym związane z ofertą, która była najniższa, bo ona była za 7 milionów złotych. Występujemy do tego podmiotu z prośbą o wyjaśnienie paru tabelek po prostu i czy wszystko się zgadza i będziemy. Mamy 30 dni, to jest termin związany z ofertą i w tym czasie będziemy starali się przeprowadzić wszystkie procedury i doprowadzić do ogłoszenia wyniku. Gdańska remontowana jest etapami. Całość ruszyła jeszcze w 2017 roku. Remont kosztował do tej pory około 17 milionów złotych. Przebudowa w ramach tego etapu obejmie 500 metrów bieżących drogi oraz skrzyżowanie ulic Sobieskiego, Kozi, Pomira Południowej i Warsztatowej i remont 80 metrów ulicy Sobieskiego. W ramach inwestycji przebudowane zostaną nawierzchnie jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe. Będzie ich teraz o 17 więcej niż obecnie. Oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz przebudowa kolizji instalacji podziemnych.